Cześć, tu Kinga. Witam Was na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj pokażę Wam znowu taki haul lumpeksowy z super, super rzeczami. Z rzeczami z wełen merino, z super tkanin i dzianin. Będą też gadżety domowe i to takie naprawdę, naprawdę z najwyższej półki, więc zapraszam Was na ciąg dalszy. Pokażę Wam też przybitki z jednego lumpeksu za chwilkę. Zaprezentuję Wam też pewną firmę, kolejną firmę już na moim kanale z Jedwabiem, prezentującą rzeczy zarówno do spania, jak i ubrania z jedwabiu naturalnego. Wiecie, że ja lubię takie tematy, bardzo lubię jedwab, no i możecie dzisiaj zobaczyć kolejne rzeczy. Może się coś zainspirujecie, niedługo już będzie czas myśleć o prezentach gwiazdkowych, więc może to będzie jakiś fajny pomysł, czy dla siebie, czy dla kogoś bliskiego. Tymczasem, jeżeli spodoba się Wam filmik, to Was bardzo poproszę o polubienie tego filmiku. Jest mi to bardzo pomocne i ogromnie mnie w tym wspieracie, a wiecie, też zależy mi na rozszerzaniu i swojej działalności, i oczywiście też idei eko-ubierania się, dobrych materiałów i jakości. I oczywiście rzeczy z drugiej ręki. Moi drodzy, i jeżeli możecie, to zasubskrybujcie, nic Was to nie kosztuje, a mnie ogromnie to pomaga. Także lecimy dalej. Moi drodzy, no i napisała do mnie firma Silk Ink, tak się to pisze. Wydaje mi się, że tak się też czyta, Silk Ink. Ale nie jestem ekspertem. W każdym razie producent rzeczy z jedwabiu. Ja bardzo, bardzo lubię jedwab i wiecie, że jedwab jest też bardzo zdrowy dla nas. I jakkolwiek są różne opinie na temat wytwarzania jedwabiu i metod i tak dalej, to produkt końcowy, czyli ten naturalny materiał, ma niesamowite właściwości, jest antyalergiczny. Na przykład ja ogromnie lubię pościel i bieliznę nocną właśnie z jedwabiu. Słuchajcie, i firma Silk Ink ma bardzo, bardzo ciekawe właśnie rzeczy do spania. Oglądałam tam wiele, ponieważ już dosyć sporo mam takich rzeczy, to tym razem wybrałam coś całkiem innego. Ale możecie zobaczyć tam, że naprawdę piękne koszule, piżamy, koszulki do spania. Idealna po prostu rzecz, żeby właśnie w tym spać i żeby ciało jednocześnie pielęgnować i o nie dbać w czasie snu, bo sen zajmuje nam aż 1/3 życia zazwyczaj. Także jest to ważne. Słuchajcie, i tym razem właśnie postanowiłam pójść w trochę coś innego, pokazać Wam trochę inny produkt niż zwykle, bo oczywiście bluzeczki, spódniczki, koszulki i piżamki, które tam Wam będą się też pokazywać w podglądzie, są super i tak jak mówię, no zauważyłam jeden produkt, który zwrócił moją uwagę, bo był po prostu inny niż na innych stronach zauważyłam. No i jest to ta kurteczka, którą mam na sobie. I moim zdaniem może to być kurtka, która jest używana jako bluza i kurtka, czyli w lecie jako kurteczka, a po prostu na przykład czy w zimie, czy w jesieni jako taka bluza normalnie nawet na bieliznę, czy na taki podkoszulek na ramionczkach. I też pokażę Wam właśnie to w stylizacjach, że można to tak wykorzystać. Jest to, słuchajcie, mieszanka jedwabiu, co też mnie bardzo zaintrygowało, z włóknem coś takiego jak jakby wiskoza, jakby... Właściwie nie, jak to nazwać, może jakieś, jest to włókno sztuczne, ale wytwarzane, słuchajcie, z resztek kukurydzy. Czyli coś takiego, już tutaj wchodzimy w jakieś takie ekologiczne tworzywa, chyba sztuczne z tego wynika, no bo jakoś to przetwarzają, no ale nie jest to już, wiecie, taki typowy nylon, który się z ropy naftowej wytwarza, co nie jest specjalnie chwalebne. No natomiast to ciekawie wygląda i naprawdę materiał wygląda idealnie jak jedwab, no bo ma też duży procent jedwabiu w sobie, tam jest bodajże coś koło 40% jedwabiu. No i oczywiście inne rzeczy też tam są 100% jedwabne na stronie, jeżeli macie ochotę na przykład na piżamę jedwabną, ale ja stwierdziłam, że mnie to na tyle zaintrygowało, że sobie to wypróbuję i były trzy warianty kolorystyczne, ja sobie wybrałam bardzo lubiany przeze mnie połączenie właśnie takiego fioletu, wrzosu i różu. Jest to bluza bardzo krótka, bo są też dłuższe tam bluzy, ale właśnie mi się bardzo spodobała ta krótka bluza do wysokich stanów i ma też ona taki daszek na kapturze. Co jest ciekawe i tutaj piszą, że jest to, producent pisze, że jest to ochrona UV, czyli że można tą kurtkę stosować jako właśnie taką ochronę przeciw promieniom słonecznym. Oczywiście musiałyby te specjalne warunki być, no nasz klimat, ale w każdym razie bardzo fajnie wygląda, jest taka nowoczesna, jest lekko oversize'owa. Piękne połączenie kolorów, mi się bardzo to podobało. Podobał mi się też taki w niebieskościach, też bardzo ładny. Jeden jest kremowy, bardzo uniwersalny, to by było na pewno bardzo eleganckie. Bo właśnie przez to, że jest to z jedwabiem,
ma to taki bardzo elegancki połysk, więc jednocześnie jest to coś sportowego i coś takiego trochę bardziej szykownego. Można to w związku z tym stylizować na wiele sposobów. Na przykład zupełnie sportowo, ja Wam to pokazuję, z dresem, spodniami dresowymi, taką jedwabną też, jedwabną bawełnianą bluzką i trampkami po prostu. Lecimy gdzieś sobie pobiegać albo na spacer, do lasu nawet, dlaczego nie? Można zastosować to do takich spodni, jak mam na sobie i mam nawet takie lekkie, malutkie obcasiki. Można w takim stroju i na przykład z saszetką, czy z torbą, czy z plecaczkiem iść sobie na zakupy. Także też bardzo fajnie, wygodnie, nowocześnie. Naprawdę są przemiłe w dotyku, słuchajcie. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemna rzecz. No ja mam to na gołe ciało i na biustonosz tylko. I naprawdę super, super przyjemne to jest. I wcale nie jest mi w tym zimno. No przynajmniej na razie, bo tutaj nie mam teraz bardzo zimno w mieszkaniu. Ale jest, jest bardzo miłe. No i słuchajcie, można też zupełnie w lecie. Ja tutaj też zmierzyłam to ze spódniczką z jedwabiu właśnie i z takimi bucikami od Stuarta Weitzmana, takimi wiązanymi wokół kostki. Albo z sukienką, tutaj znowu widzicie sukienkę taką cieniowaną, specjalnie to dobrałam, bo kurtka też ma efekt cieniowany, taki ombre i wydaje mi się, że to fajnie wygląda. No, także naprawdę mnóstwo możliwości. Mam też taki fioletowy kombinezon z bawełny. No i też fajnie wygląda na to ta kurtka, jakby się troszkę chłodniej zrobiło. I do tego torebka, mam taką fioletową torebkę od Adidasa. Sportową, też fajny zestaw moim zdaniem. No i w ogóle można naprawdę pokombinować do krótkich spodenek, byłaby super taka kurteczka. No i ogólnie nawet tak do jeansów, jak ktoś lubi takie połączenia pasteli, fajnie by też wyglądała. Ja tutaj mam na sobie taki różowy pasek teraz i właśnie w tej stylizacji, co tam widzieliście. Uważam, że super. Fajnie, że to jest krótkie, bo właśnie specjalnie chciałam spróbować taką kurtkę, która nie jest taką typową kurtką już do bioder, tylko coś takiego, co można by używać jako bluzeczkę. Jak podnoszę ręce, to widzicie, nie jest za krótko. Jakbym miała tutaj pod koszulek, to w ogóle super, bo, no bo można to też wtedy rozpiąć. Ja tu nie będę rozpinać, ale o, nawet taki głębszy dekolt można sobie zrobić i mamy taką bluzę. Uważam, że super, super fajna rzecz. Bardzo ciekawa. No, ale i możecie sobie zajrzeć właśnie na stronę Silking i zobaczyć, co fajnego tam mają. Bardzo Was zachęcam, bo naprawdę ceny też mają, jak na jedwab, to są przystępne. Bo są takie firmy, które za rzeczy z jedwabiu naprawdę bardzo grube pieniążki sobie życzą. No, a tutaj myślę, że można sobie raz na jakiś czas pozwolić na takie jedwabne szaleństwo, a szczególnie właśnie polecam Wam bardzo, bardzo mocno bieliznę nocną i pościel z jedwabu. To jest szok. Słuchajcie, tymczasem będziemy szli dalej. Pokażę Wam teraz inne fajne rzeczy, które dzisiaj mam. A propos takich krótkich kurtek, to Wam jeszcze pokażę jedną letnią rzecz. Letnią, taką letnio-wiosenną, bardzo fajną, którą tutaj chcę Wam udostępnić. Jakbyście coś z tych rzeczy spodobało Wam, to piszcie na modaekokreatywna@gmail.com. Bardzo fajna marka, marka Sandwich w rozmiarze 40 kurteczka, taka L-ka, ona faktycznie jest L-ką. To jest też taka krótka kurtka, 100% len, naprawdę super jakości i bardzo piękny, ma taki wrzosowy kolor. No to jest taki róż wrzosowy. Tutaj dobrze widać kolor teraz. Związanym kołnierzem, guziczki są bardzo ładne. Słuchajcie, coś takiego do lnianych spodni na wiosnę, na lato, mega fajna rzecz. I właśnie jest to takie crop. Jest na mnie za duża ta kurtka trochę, wiecie, ale myślę, że fajnie by wyglądała nawet do tego, co mam na sobie, czyli do tych spodni kremowych, takich właśnie letnich i do jakichś trampek. Super rzecz. Także wow, fajnie. 100% len. Teraz jeszcze tak nawiązałam do tego, że mam drugą krótką rzecz. Tymczasem pokażę Wam teraz jeszcze jakieś akcesoria drobne, które mi się udało kupić. Mamy tutaj, słuchajcie, no, wiecie co, nie będę już mówić o konkretnych lumpeksach. Byłam w jednym second handzie, bo to są rzeczy z różnych sklepów. Byłam w jednym second handzie, którym dawno nie byłam, Artus 94. I no tam udało mi się kupić dwie rzeczy stąd i strasznie się rozczarowałam, bo tam się dużo zmieniło i nie wiem, czy ten sklep przetrwa. Jest to teraz taki niby outlet. Myślałam, że to dalej jest lumpeks. Kiedyś to był bardzo wielki lumpeks.
No jest nadal hala, ale głównie możecie tam właśnie kupić takie rzeczy outletowe, jakieś takie bardzo dużo też właśnie sztucznych rzeczy, niby trochę takich modowych, ale wiecie, to pamiętajmy, że to są też odpady z tego, co było w sieciówkach, więc w zasadzie to jest to samo, co byście poszli do sieciówki. Oczywiście jest to trochę z drugiej ręki, więc no jest to drugi obieg, więc no może trochę lepiej i kupić tu, chociaż ja nie widzę dużej różnicy, bo jakościowe rzeczy tam się zdarzają, ale wtedy są też normalnie praktycznie w takich cenach jak w sieciówce. To serio nie ma dużej różnicy, bo pokazuję Wam tam kurtkę na przykład, którą mierzyłam, która kosztowała 240 zł, taki płaszczyk. I on był też sztuczny w większości. Jakoś bardzo mnie nie zachwycił, no i także no nie bardzo było co tam tak szczerze mówiąc kupić. Kupiłam jeden żakiet, który naprawdę się trafił. To muszę powiedzieć, że super, zaraz Wam pokażę. I kupiłam szalik głównie z moheru, nowy, także też bardzo ładny. No ale tak ogólnie to wielkie rozczarowanie, no więc już chyba tam nie będę jeździć, bo nie warto, daleko, ciężko dojechać, ciężko zaparkować, jak dla mnie przynajmniej. No i w zasadzie straciłam trochę czasu tak naprawdę. Tymczasem tutaj w Wieliczce w Lumpeksie kupiłam nowe nauszniki, które mają takie wkładki, które można sobie rozgrzać i mamy podgrzewane nauszniczki. I kupiłam je głównie, że ze względu czasem jakieś nagrody na konkursach w szkole potrzebuję, no i tam kilka złotych. Fajne, takie jasno-szare. Myślę, że jakieś dzieciak się ucieszy, nowe, słuchajcie, z opakowaniem. W środku są właśnie te takie torebeczki, które silikonowe, które możecie podgrzać. Także całkiem fajna zdobycz. Pokazuję Wam też całkowicie nowe pantofle z wełny. One są takie, już Wam tutaj przeczytam, tradycyjne greckie pantofle na skórzanej podeszwie, 100% naturalne, rozmiar 41 i są piękne, naprawdę piękne, na mnie dużo za duże. W środku, no wszystko jest nowe, zresztą widać, bo jest metka z tyłu, nowiutkie z wełny w środku, przepiękne, naprawdę bardzo, bardzo fajne pantofle, bardzo ładne kolory, mają urocze pompony, no i w ogóle, no super rzecz, właśnie też mogłaby być na prezent, czemu nie, bo naprawdę są to jest rzecz nowa, czyściusieńka, no widać, że nigdy nikt tego nie włożył, bardzo wygodne też, próbowałam mierzyć, ale no wiecie, 41, no to cudów nie ma, prawda? Super, super fajne, wprawiają w dobry humor i cieplutkie, naturalne kapcie. A, i teraz pokażę Wam ten szalik. Na samym końcu filmiku pokażę Wam, że jeszcze rzeczy dodatkowo do domu. Będą to koce i dywan ręcznie tkany. Także kiedyś dużo osób było chętnych, miałam tylko jeden dywan, teraz mam drugi do sprzedania, więc zapraszam na koniec filmu. Tymczasem bardzo piękny nowy szalik, taki miętowo-zielonkawym kolor, pistacjowy, o! Kolor pistacjowy i jest głównie on z moheru, już Wam konkretnie powiem. 70% moher, 30% wełna. Tutaj macie metkę firmową. Naprawdę nowy jest. Ktoś lubi takie pastele do jasnego płaszcza, nawet do beżowego, słuchajcie, do kremowego, do jakiegoś, no już nie mówiąc o zielonym, wiadomo. Bardzo piękny, bardzo przyjemny. Wiecie co, no wiadomo, moher ma takie lekko, delikatnie gryzące włoski, ale to jest taki bardzo, bardzo delikatny moherek i jest przyjemny. Jest 30% też wełny, nie sam moher. Piękny, przepiękny nowy szaliczek, także wow, będzie dostępny jakby co. Śliczny, po prostu śliczny, taki nie bezrękawnik. Myślałam, że to jest kamizelka pierwotnie, ale to jest taki sweterek z rękawkiem do łokcia i on będzie dobry na rozmiar SM. Zobaczcie mnie, ja mam do tego skórzane spodnie, takie rurki, ale mogłyby być też takie leginsowe, na przykład ala zamszowe. Ja mam do tego też kozaki, bo super moim zdaniem do takiego stylu wyglądają właśnie wąskie spodnie i kozaki wysokie. Bardzo stylowo to wygląda, można jakiś fajny pasterz sobie włożyć. No i bardzo fajna rzecz, słuchajcie, bardzo dobrej firmy All Science. Już Wam pokażę metkę. I to jest rozmiar od XS do M. Także raczej nie będzie, bo ma wąskie te rękawki. Tu jak ktoś już będzie miał może większy rozmiar, to może mieć za wąskie tutaj rękawy. Słuchajcie, 35 wiskozy, 29 wełna, 20 nylon, 8% kaszmir, 8% angora. Także 80% super składu.
naprawdę super, bo i kaszmir, i angora, i wełna, i skoza, wszystko jest. I bardzo, bardzo miłe to jest, słuchajcie. Ma taki szalowy dekolt, taki jeden, trochę tutaj szalowy, w sumie nie, taki bardziej V dekolt. Super miękkie i to jest ciemny granat, czego naprawdę ciężko jest zauważyć w tym świetle. No ale na to nie ma, na ciemny granat nie ma sposobu. To musiałoby być bardzo jasne światło dzienne, a światło dzienne to, wiecie, o tej porze roku to jest tylko do 3:30 może. Później się zaczyna w mrok. Więc jest to ciemny granat. Można spokojnie do czarnego, tak jak ja tam włożyłam, ale miałam granatowe bodki, bo to fajnie wygląda. Piękna rzecz, bardzo przyjemna rzecz. No i w ogóle mam dzisiaj swetry, dwa piękne, drugi jest w dużym rozmiarze. Naturalmente by Schweikart Modern. To jest L-ka, XL-ka. Z rozmiaru L. Piękny kolor, słuchajcie. Jest to taka bluza, co ciekawe, taka bluza swetrowa. Prześlicznym kolorze. Zobaczcie ten kolor. Po prostu no taka malina. No piękny kolor, przepiękny kolor. I zobaczcie teraz na skład, słuchajcie, 100%, jak to nazwać, fajne lamsło, wełna, ale taka delikatnej wełny, virgin wool. Przecudowna wełna, mięciusieńka, to w ogóle, słuchajcie, tu w ogóle nie gryzie i ona jest taka raczej, nie jest taka na z najcieńszych, ale jest cieńsza, nie jest to taki gruby sweter, wiecie, taki na taki siermierny, tylko to jest taka, taka przyjemna, dość cienka wełenka. No i forma bluzy, takiej trochę bardziej w sportowym kroju, super według mnie. Ekstra rzecz, piękny kolor, jest bajeczny po prostu, słuchajcie. To jest na mnie za duże, bo ja czuję, że jest za duże. Gdyby była tak o rozmiar jeszcze mniejsza, to może byłaby moja, bo ja kocham ten kolor. To jest bordo, ale takie właśnie, to jest taka malina. Bordo malina. Malinowe bordo. Teraz pokażę Wam bardzo ciekawą rzecz. Jest to z Marrakeszu rzecz, z Maroko. Karim Buriat, czyli to jest jakiś tam producent, czy też projektant ichniejszy. I to jest naturalny aksamit. Jest to wiskoza albo wiskoza z jedwabiem, bo niestety składu nie ma, ale to jest właśnie ten taki piękny, naturalny w dotyku aksamit, ręcznie wyszywany. Posiada ta rzecz zamek, słuchajcie, i guziczki są tylko ozdobą, bo ma takie jakby tradycyjne guziczki. No i zobaczcie mnie też do tych spodni i do kozaków. Według mnie, no przepiękna, przepiękna rzecz. To jest raczej taka L-ka, XL-ka. W każdym razie bardziej L-ka, nawet wydaje mi się, że na M-kę, chyba że ktoś ma wysoki wzrost, to może byłoby dobre. No śliczna, piękna rzecz. Bardzo oryginalna, bardzo miła w dotyku, to można jako sweter nosić, bo jest to i miłe, i takie fajne wnoszenie, takie trochę lejące, to nie jest żaden taki sztywny ciuch. No w każdym razie ja się trochę zakochałam w tym. Teraz Wam pokażę kolejną rzecz właśnie z tego Artusa, drugą rzecz. Kupiłam w bardzo dużym rozmiarze żakiet Biby. Słuchajcie, mam ostatnio szczęście, bo trafiłam po raz kolejny w firmę z wielką tradycją. Oczywiście znowu nie jest ta super oryginalna, taka jakby najstarsza Biba prowadzona przez tą naszą rodaczkę Barbarę Hulanicki, tylko już dalsza historia firmy Biba, ale żakiet jest bardzo ciekawy. To będzie jakieś, słuchajcie, XL, 2XL, 3XL może nawet. No naprawdę jest to żakiet spory. Jest tak miękki, słuchajcie. To ma jakby dwa materiały, ten jasny i ten ciemny. Jest pięknie wykończone, ma niesamowite w ogóle guziki też, patrzcie. Mam nadzieję, że to da się zobaczyć. Bardzo piękne guziki i ma świetny, świetny skład. I ten główny materiał chyba, on jest taki bardzo miły, on już Wam powiem, co zawiera. Jedwab zawiera, ma tam elastan poliamid, 50% wełny, plus jedwab, to jest bardzo przyjemne w dotyku, naprawdę. Ale kurczę, tu jest dużo, dużo składów, bo są dwa rodzaje materiału i wszystko ma swój skład. Drugi materiał, 70% wełny, nylon. Jeden z materiałów jest wełna, jedwab i domieszka tworzyw sztuczny, drugi jest głównie wełna, tylko
tak szczerze nie wiem, który. Wydaje mi się, że to będzie z jedwabiem, bo ma tak niesamowicie delikatną nitkę, że szok. No, zmierzenie tego to jest wyzwanie, pokazuję Wam tylko poglądowo krój na sobie, ale to w żaden sposób nie mogę tego nawet udrapować, bo ten rozmiar wyklucza już mierzenie przeze mnie, no ale coś tam, może coś tam się uda Wam zobaczyć. W każdym razie piękny, szary, ciekawy żakiet. Tatni ciuch dzisiaj, to Wam pokażę, teraz to jest z Vivet. To jest super fajna peleryna w dużym rozmiarze, to jest nawet 46, tu jest napisane, ale myślę, że może być od L-ki do 2-3XL. Świetny skład. 90% wełna, 10% alpaka, oczywiście nie mówimy o tym materiale tutaj tego, bo to jest poliestrowe akurat te obszycie, ale tego obszycia prawie nie ma, to jest tylko na rękawach i tu, no i jest podszewka, tak? Natomiast ten materiał to jest wełna z alpaką. Piękny kolor khaki taki. I wiecie, co jest fajne w tym, tej pelerynie? To, że w rękawach są takie ściągacze, więc to nie jest taka peleryna, że nam będzie wiatr wiał. Normalnie to ma tutaj taki ściągacz, który po prostu się tu rozciąga i nam trzyma rękę, więc wow. Do tej peleryny teraz zmierzę Wam buty. O, buty są piękne. Jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie kupiłam tym razem. Piękne, mięciusieńkie buty nowe. Włoskie, zobaczcie, rozmiar 39. I one są teraz w najmodniejszym i kroju, i obcas mają modny. Piękny kolor, właśnie taki zielono-butelkowo-kaki. Trudno powiedzieć trochę, jaki to kolor. Taki ciemnozielony, kaki, zieleń butelkowo, właśnie coś takiego. Mają oczywiście zameczki. Świetne, no trochę wyglądają jak kowbojki, szczególnie ten przód, no tył jest taki bardziej taki klockowy. Mięciutkie, słuchajcie, niesamowicie, mierzę to oczywiście Wam tam do właśnie tej peleryny. Patrzcie, jaka miękka skórka w środku, to jest, no ta skóra to jest jak aksamit dosłownie. No tak miękkich butów to chyba, tak miękkiej skóry to nie dotykałam chyba nigdy. No i oczywiście nie muszę mówić, że są to nowe buty, całkowicie nowe. Coś tu jest napisane, ta marka, ale nie mogę... Manfield. A, Manfield to jest bardzo dobra firma. Kiedyś w Holandii sobie kupiłam takie buty, jedne nowe, wow. Jak tam pracowałam w dawnych czasach, no to ceny były odpowiednie, nawet jak na tamte warunki. W każdym razie, piękne, bardzo miękkie, skórzane buciki, 39. Także możecie też się zgłaszać. Słuchajcie, i wyprzedaż koców dzisiaj, słuchajcie. Sprzedaję koce. Ten jest, były w sklepie, ale jakoś nie, nikt się nie połasił. Tutaj jest piękna narzuta, koc narzuta, ręcznie robiona i te elementy, tutaj jest taki jeden element, który na pewno jest sztuczny, to, ale te elementy wydają mi się, że to jest że to są wełny różne. Wyglądają to jak naturalne wełny. One nie są w dotyku w ogóle takie sztucznawe. Bardzo fajne, pewnie zrobiony przez kogoś z resztek. Taki koc narzuta, przyjemne to jest, naprawdę to jest przyjemne, mimo tej takiej tej nitki takiej dodatkowo srebrnej. To jest całkiem fajne i dość ciepłe. Także jak ktoś by miał taką kolorystykę, to może jako narzutę na łóżko, jako narzutę na kanapę, taką wesołą, trochę w stylu boho. Także wyprzedaż, słuchajcie, te narzuty miałam wycenione chyba po 80 czy po 70 zł. A teraz jak ktoś się załapie za 40 zł, odsprzedaj, bo muszę się, słuchajcie, trochę tutaj pozbyć rzeczy, bo cały czas tu mamy remonty, jeszcze będzie znowu remont i zaczynam się zagrzebywać niestety, bez tego sklepu, wiecie. Druga rzecz to jest koc z wełny 100%, taki skandynawskim stylu. I to jest, słuchajcie, taka firma. Kremowy koc z czerwonym obszyciem. Piękny, śliczny koc, słuchajcie. No i właśnie 100% wełna. Tylko to nie jest taki na pełną długość łóżka koc. To jest taki kocyk do przykrycia się. Do ocieplający, taki do przytulności. Sorry, ja tutaj mam różne kłaczki, ale on jest totalnie niezniszczony. Wełna jest bardzo fajna. I no, czuć, że wełna. I wiecie, jakie są ceny wełnianych koc. Mam nadzieję, że wiecie. Słuchajcie, i teraz opowiem Wam ostatniej rzeczy, której nie mogłam tu przynieść, bo jest za duża. Tym bardziej Wam nie pokażę w kamerze, ale pokażę Wam zdjęcia i filmik. Odsprzedaję jeden z dywanów, który rzadko używam, ale tam jakiś czas był w studio u mnie na dole.
Jest to piękny dywan kazachski, ręcznie tkany, w bardzo ładnej kolorystyce. Jest taki, taki bardzo ciepłe kolory, pomarańcz, czerwień, takie kolory ziemi. Jest to, jak widzicie tam na zbliżeniach, ręcznie tkany dywan, więc naprawdę wartościowy. W Ikei na przykład jest taki dział, gdzie są dywany ręcznie tkane, no i możecie sobie zobaczyć, jakie tam są ceny, powyżej, grubo powyżej 1000 zł, powyżej 2000. No tutaj za kilka stówek możecie kupić ten dywan. To są wszystko dywany w bardzo dobrym stanie. I wiecie, że takie dywany teraz, już nie mówię, że są modne, bo wiadomo, tego typu dywany zawsze do każdego wnętrza są modne, chyba że ktoś lubi mieć tylko pastele, jasne, wszystko, no to wiadomo, ale nawet do nowoczesnych wnętrz właśnie daje się takie ręcznie tkane dywany i to podnosi jakby nie tylko, że status, ale też taki styl mieszkania bardzo. Także zachęcam Was do kupienia tego dywaniku, bo cena będzie jak naprawdę, jak na to, co jest na rynku, będzie korzystna. Kochani, to na dziś wszystko. Następnym razem też będzie, myślę, bardzo fajny filmik. Mam też dużo takich ekstra stylówek Wam teraz do pokazania. Niedługo będą już stylówki właśnie w tych wygodnych trendach, jak stylizować z klasą rzeczy takie komfortowe. Także będzie ten filmik połączony też z jakimś haulem. Zapraszam Was już na kolejne. Słuchajcie, jutro około godziny 19.30, 20.00 zapraszam Was na live. Będę pokazywać rzeczy niestety sama, ponieważ Ania się rozchorowała. No i ostatnio coś, nie mamy szczęścia, żeby się spotkać. Także zapraszam Was. Postaram się zrobić tak nie całą godzinkę, nie za długi live. Pokażę Wam jakieś tutaj wyprzedażowe rzeczy. Rzeczy dziecięce, które obiecałam, właściwie dziewczęce bardziej. No, także zobaczymy się już jutro w piątek wieczorem. Zapraszam serdecznie na kanał Ekokreatywna. Zajrzyjcie koniecznie na stronę Silk Inc. i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć, kochani!